Od soboty w życie wchodzi czwarty etap zdejmowania rygorów epidemiologicznych. Ważne jest, byśmy z rozsądkiem podchodzili do luźniejszych zasad. Specjaliści ostrzegają, że jesienią może pojawić się druga fala zachorowań i jeśli zachowamy elementarne zasady, należytą higienę, dostateczny dystans i umiar w kontaktach społecznych, mamy szansę, by po raz drugi nie doświadczyć wielu tygodni zamknięcia w domach. Przypominamy, że na ulicach maseczki nie będą obowiązkowe, ale w budynkach czy MPK-ach już się przydadzą. Warto zatem mieć przy sobie osłonę na usta i nos. Warto mieć ze sobą choćby niewielki pojemnik ze środkiem do dezynfekcji. Od poniedziałku aktywowana zostaje w Suwałkach strefa płatnego parkowania, więc po kontakcie z parkometrem dobrze będzie zdezynfekować dłonie. Nie zapominajmy o skrupulatnym i częstym myciu rąk. Pamiętajmy o obowiązującym dystansie społecznym na ulicach. Cieszmy się większą wolnością, nie zapominając o bezpieczeństwie, bo zaniedbania, jak ostrzegają specjaliści, mogą w nas uderzyć jesienią. Siła tego uderzenia zależy od nas samych.